No więc tak, AWS, Google, Microsoft, Visa i paru jeszcze innych, Linux Foundation. Co to wszystko ma wspólnego z Algorandem? O tym będziemy dzisiaj mówić. Taki w sumie szybki update. Update, w którym powiemy, co tam wewnątrz sieci za zmiany zapowiedział John Woods. I wydaje mi się, że są zmiany w bardzo dobrą stronę. Przynajmniej takie, których wyczekiwałem i nawet wydaje mi się, że one są nieodzowne, by sieć mogła w dłuższej perspektywie czasu istnieć. No ale poza takimi zmianami, powiedzmy, od strony technologii, architektury, ciekawe rzeczy się budują w ekosystemie. Ciekawe rzeczy wy możecie zbudować w ekosystemie. No i o tym dzisiejszy odcinek. Będzie krótko, bo w drodze na bieganie. Zapraszam. Jeszcze, że na tym kanale nie gramy w golfa i nie próbujemy wcelować w dołek za pierwszym uderzeniem, ani nawet za drugim, ani nawet za trzecim, bo tu nie gramy w golfa. Natomiast przyglądamy się konstrukcji kija golfowego i piłeczki golfowej. Jakkolwiek by to głupio nie brzmiało, to tak właśnie jest. Na tym kanale konkretnie to nie ma porad inwestycyjnych ani finansowych. Nie próbujemy znaleźć projektu, który poleci to the moon. Nie przewidujemy kierunku, w którą stronę poleci piłeczka, czy w górę, czy w dół. Bo to nie jest tematyką tego kanału. O ile każdy z was sobie może takie analizy być może robi, być może w tym celu tu jesteście, w tym świecie krypto, o tyle ja tutaj o tym nie mówię. Natomiast przyglądam się technologii, krypto, blockchain, jak to wszystko jest zbudowane. Wybieram projekty, które mnie akurat zainteresowały. Najczęściej, a w zasadzie zawsze posiadam w nich takie czy inne udziały. W tym konkretnym przypadku tokeny Algo w ilości takiej, że na pewno zaciemniają mi obraz obiektywizmu i to, co tutaj mówię, nie jest obiektywne, jest zaciemnione moimi różnymi wierzeniami, tokenami i innymi takimi rzeczami. Więc jeżeli poszukujecie porad finansowych bądź inwestycyjnych, na pewno nie na tym kanale. Wynocha! Jeżeli poszukujecie informacji o technologii, o tym, co się buduje, jak to wszystko działa, czy ktoś chce na tym budować, kto z kim, no to tego typu różne rzeczy ekosystemowo, protokołowo, technologiczne z zaplecza, z bebechów Andrzej tutaj wyciąga na temat różnych projektów, czy są bitcoiny, czy to są internet komputery, Algorandy, czy też inne takie Cardano. Dawno nie było Cardano. Czy ktoś tu jeszcze wierzy w Cardano? Czy to ma przyszłość? Jak tak, to krzyczcie! To może coś sklecimy. No w każdym razie miłej zabawy wam życzę. Jeżeli natomiast inwestujecie jakieś środki, nie inwestujcie więcej niż jesteście w stanie stracić, bo naprawdę można łatwo. Natomiast warto sobie klikać, warto to zrozumieć, warto to używać i czasami pieniądze, krypto pieniądze same do was przyjdą, znajdą was, a na pewno wam się w głowie te puzzle poukładają w coś, co sobie gdzieś tam wykorzystacie na własny użytek, na własną korzyść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lecimy z tematami, których dzisiaj jest niedużo, ale są konkretne i będzie krótko, bo Andrzej będzie biegał. Dzisiaj szybko biega. Dzisiaj jest sprint, nie ultramaraton. No więc po kolei Linux Foundation. Linux Foundation 23 lutego otworzyło projekt Open Wallet Foundation, tak to nazwali. Open Wallet Foundation będzie pracowało nad tym, żeby
stworzyć taki interoperacyjny wallet dla cyfrowego świata. No i zaprasza do tego najwyraźniej kilka firm, które mniej więcej tak wypisałem, 26 lipca Visa została do programu zaproszona. Visa jako partner od strony, rozumiem, płatniczych w portfelach pewnie chciałaby coś mieć do powiedzenia. To był lipiec. Potem mamy 23 sierpnia Google również dołączyło do tego Open Wallet Foundation, czyli mamy już Linux, Visa, Google. Następnie 19 września, więc nie tak dawno, parę dni temu, Microsoft dołączyło do Open Wallet Foundation. No i też 19 albo 20 września Algorand Foundation dołączyło do tej to samej organizacji. No więc mamy Visa, Google, Microsoft, no i oczywiście Linux, które są w Open Wallet Foundation. Będą pracować nad integracyjnym standardem dla portfeli, dla świata cyfrowego, który to co? No, który to pewnie będzie gdzieś tam, to już moje dopowiedzenie, pomyślany bardziej pod mainstream, skoro mamy tutaj takich dużych graczy. Czy Algorand umiera? No nie wiem, może. Ale po co pracuje z takimi dużymi firmami nad walletem w takim przypadku? Czy Algorand umiera? Ktoś mnie ostatnio pyta w komentarzach, czy Algorand już całkowita kapitulacja? No nie wiem, no zobaczcie mu ostatni film i tweet o 30 różnych projektach ze świata rzeczywistego, real world assets, real world impact, które tam się dzieją, a nie uwzględniłem wszystkiego, taki follow-up zrobię. Miliony biletów lotniczych realnych w formie NFT, stokenizowane lofty, nieruchomości, które wspomina gdzieś tam nawet Fed w swoich papierach, agrotoken, czyli stokenizowane zboża, które wykorzystywane są jako kolateral w systemie płatniczym i tak dalej. No, wydaje mi się, że nie umiera, wydaje mi się, że no, może jakby na radarze u niektórych on ginie, no, natomiast no, jeżeli chodzi o ekosystem i co tam się dzieje, to się dzieje dużo. Teraz ten Open Wallet Foundation, w którą to stronę będzie szedł ten wallet i co te firmy wspólnie tutaj razem będą wykminiać, nie mam pojęcia. Na pewno parę dni wcześniej, to był chyba tam 16 września, Algorand wraz z Borderless Capital, wraz z Michaelem Arringtonem i Arrington Capital, duże fundusze inwestycyjne, wraz z DWF, to jest też fundusz inwestycyjny, no kilka razy, no i Algorand Foundation zrobili, że tak powiem, zrzutę na to, żeby jakby wesprzeć kapitałem Pera Wallet. No i jakoby tutaj Pera dostało pewnego rodzaju przywilej. Pera zresztą bardzo fajny wallet, bardzo fajny, użyteczny od strony i aplikacji mobilnej, i webowej. Dostało tutaj jakoby przywilej od tego, że gdzieś tam no, wsparcie kapitałowe do głównego walleta, no być może właśnie na to, żeby gdzieś tam te standardy były, to moje dopowiedzenie, zupełnie spekulacja w tej chwili. No wydaje mi się, że od strony blockchain Algorand będzie miał coś w tym Open Wallet rozwiązaniu do powiedzenia. Co i jak? Będziemy temat śledzić, oczywiście nie chciałbym za dużo spekulować. Kilka dni później, po tym, że Algorand Foundation i DWF-y wsparły Pera Wallet, to samo poszło do DeFi Wallet. No i potem było to ogłoszenie o tym, że Algorand dołącza do projektu Linuxa o Open Wallet Foundation i do kilku tych firm, które tutaj wymieniłem. No więc coś jest na rzeczy, fajne, jakby przeciwnicy, powiedzmy, instytucjonalnych powiązań Algorandu i tych powiązań z dużymi firmami, no powiedzą, że no ale to halo, halo, tutaj co to za decentralizacja, no ale wydaje mi się, że właśnie wkraczamy w erę tego, gdzie no, instytucje, duże korporacje tą branżą będą się coraz bardziej interesować chwilę po tym, jak BlackRock być może ogłosi swoje ETF-y, a w szczególności tej SEC powie, że te ETF-y przeszły. No ta fala jakby instytucjonalnych i grubszych graczy, ona moim zdaniem dopiero jest przed nami. No i kto tutaj i czy ktoś tutaj zdobędzie to miano wiodącego dostarczyciela walletów, no ja myślę, że będzie miał pewnego rodzaju przywilej. Czy to będzie Algorand, jaka tu jest ich rola, zobaczymy, nie spekulujemy.
dalej, natomiast fajnie, że w gronie no, tych grubszych graczy Algorand tutaj się pojawia, zresztą nie po raz pierwszy, no i pewnie nie po raz ostatni. No to tu może przejdę do kolejnej informacji. AWS, czyli Amazon, niektórzy mówią, że nie Amazon, Amazon. Andrzej, naucz się gadać. Amazon Web Services. AWS będzie partnerem globalnego hackathonu Algorandu. A ten globalny hackathon ma nazwę Build the Bull, czyli zbuduj byka. No i on ma kilka takich workstreamów. Pierwszy to jest DeFi, jest gaming, jest consumer, jest interoperability, jest impact. No i każdy z tych streamów ma swojego osobnego, powiedzmy, opiekuna, właściciela. Wspomniany AWS jest tutaj partnerem całego wydarzenia, no i opiekuje się w szczególności tym wątkiem consumer, czyli wszelkie aplikacje w obszarze consumer, czyli na takiego, powiedzmy, zwykłego człowieka, które ktoś zbuduje na hackathonie, będą tutaj reviewowane i prezentowane na Demo Days i gdzieś tam przed AWS-em roztańczane. No wydaje mi się, że fajnie, że Amazon Web Services coś tam z Algorandem chce się dogadywać. Hackathon, sam hackathon, możliwości zapisów wystartowały i dlatego też to nagrywam tak na szybko, żeby ci co chcą, a wiem, że parę osób technicznych jest tutaj, no sporo was było od strony technicznej, deweloperskiej, wystąpień też i gości na samym Algosphere we Wrocławiu, więc być może ktoś się zachęci, różnymi kanałami próbuje to rozdystrybuować. Od 20 września można się zapisywać. Po co się zapisywać? No żeby coś zbudować. Jak coś zbudujecie, no to pierwsza nagroda to jest 25 tysięcy dolarów, drugie miejsce 10 tysięcy, trzecie miejsce 5 tysięcy dolarów. Oprócz tego jest dodatkowa nagroda 25 tysięcy dolarów AWS Credits. No więc jest o co powalczyć. Pula nagród 200 tysięcy dolarów. No i teraz każda z tych kategorii DeFi, gaming i tak dalej będzie miała swoje osobne nagrody, swoje osobne, no sumaryczne te 40 tysięcy dolarów nagród dla pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Więc no wydaje mi się, że to jest niemało, ale na pewno to jest coś, co potem gdzieś może być dalej pociągnięte z dalszymi ventures i być może z tymi konkretnymi firmami, jeżeli coś fajnego uda się zbudować. No tutaj dodam, że do DeFi'a takim partnerem jest Circle. No ci Circle od tych tam, co oni tam mają, te Coinbase i tak dalej. Więc Circle od DeFi. Od gamingu jest Unity, więc engine gamingowy. Od konsumera wspomniane AWS, Amazon Web Services. Nie nauczę się, nie wiem czemu. Amazon. Amazing. Bo Amazon jest amazing, to dlatego. Amazing jest nie, amazing. Amazon. Amazon Web Services. Od konsumera, a potem od interoperability jest Wormhole, więc no dostawca różnych tych bridge'owych rozwiązań, no i od Impactu jest sam Algorand Foundation. Impact, czyli wszystko, co zmienia świat na lepsze. Interoperability, no wiadomo, że interoperability, no to łączenie, komunikacja blockchainów, gaming to w obszarze gamingu, consumer, aplikacje klienckie, no i DeFi, no to zdecentralizowane finanse. Każdy z tych streamów ma swoich partnerów, swoje demo days, swoją pulę nagród, no i wydaje mi się, że warto o to zawalczyć. Rejestrować się można i należy już dzisiaj, poza tym, że solution się liczy, to się liczy też team i inne rzeczy. Wszystko możecie poczytać na stronie, którą wam tutaj przylinkuję do
zbudowania byka, build a bull. Natomiast samo budowanie byka będzie od 18 października do 15 listopada. No i potem będzie jakiś demo z tego, pewnie jakieś rozstrzygnięcie jeszcze w tym roku. Przypomnę, że w połowie czerwca będzie też Decipher, wiadomo, że będzie w Barcelonie, chyba tego jakoś nie ogłaszałem. No i to mi się łączy z pięcioleciem Algorandu, Algorandowego mainnetu. W szczególności będzie czerwiec 2024, a w czerwcu 2019 wystartował mainnet, więc będzie 5 lat. Wydaje mi się, że Algorand to celowo przełożył do przodu trochę, nie jest to grudzień, tylko czerwiec, żeby właśnie uczcić to. Być może będą się jeszcze jakieś grube rzeczy działy, takie przynajmniej tutaj dochodzą mnie słuchy. Na razie widać, że całkiem nieźle sobie Algorand radzi tutaj w kontekście tych różnych partnerów, którzy mu przy różnych wydarzeniach i projektach pomagają, więc to jest fajna sprawa. Jeżeli kogoś ten Build a Bull interesuje, hackathon, jesteście techniczni, macie jakiś pomysł, zajawkę, to zapraszam. Też na ekranie, jak nie zapomnę, a jak zapomnę, to w linkach znajdziecie też listę pomysłów na poszczególne projekty w tych poszczególnych obszarach, które gdzieś tam Algorand wypisał, że mogły być interesujące, więc może warto się tym zainspirować. No ale byliśmy też na tokeny 2049. Byliśmy, czyli wy byliście, Johnie, Alanie, Łódźcie z CTO Algorandu. No i tam też dwie fajne rzeczy, no bardzo fajne nawet powiedziałbym, jedna przeze mnie wyczekiwana, zostały ogłoszone. Pierwsza z tych rzeczy to jest taka, że Algorand będzie zmieniał, powiedzmy, swoje podejście do architektury sieci. Dzisiaj mamy relay nody, mamy te participation nody konsensusowe. Generalnie Algorand będzie starał się zrezygnować z relay nodów na rzecz stworzenia takiej peer-to-peer network, czy jak nazywa gossip network. And so we're moving away from this relay style network to a gossip or peer-to-peer style network. We're using lib peer-to-peer. And so what will happen is we will be increasing the number of consensus nodes that are on the network, we'll be deprecating the relays, and all of the data transmission or data propagation will occur right through a peer-to-peer gossip-based network, not requiring any relays. And we're going to make sure that we do that in a way that doesn't affect our finality, of course, at the heart of the consensus, nor the current block time, which is about 3.3 seconds. Also, another major tectonic shift in Algorand's vision is that we're going to start incentivizing consensus. A lot of folks are maybe unaware, I know I was when I first started looking at Algorand, that block production on Algorand is not rewarded the way it is on Ethereum, Cardano, Bitcoin, etc. And so to go hand in hand with our peer-to-peer gossip-based network, we're going to be incentivizing consensus. And so this has a number of impacts. Number one, it increases the number of channels for data propagation from peer-to-peer. And most critically, number two, it will see a massive surge in the amount of algo that's being staked when individuals who have maybe smaller positions are together forming a large mass that's securing the network. So I'm particularly looking forward to moving forward with real decentralization. Generalnie o co chodzi? Byśmy mieli węzły, które uczestniczą w konsensusie, by zwiększyć ich ilość, a nie tylko węzły, które powiedzmy są grubymi węzłami rutującymi wiadomości, rutującymi bloki, ale nie uczestniczące w konsensusie. Jak nie wiecie, o co chodzi, to no to zapraszam do odcinków o architekturze Algorandu, które robiłem, czym są relay nody archiwalne, czym są węzły uczestniczące w konsensusie. Generalnie dzisiaj w Algorandzie jest tak, że no ten szkielet sieci niekoniecznie jest dostatecznie zdecentralizowany. Powiedzmy, że ilość tych węzłów jeszcze może nie jest aż tak zła, ale dużo jest kontrolowane przez Algorand Foundation. Co chcemy zrobić tutaj tym ruchem, to jest, no, to jest dodatkowa ważne uzupełnienie tego ogłoszenia. Osoby czy też organizacje prowadzące węzły partycypujące w konsensusie będą nagradzane, czyli będą konkretne algo na ten cel przeznaczone i te węzły będą dostawać regularny, powiedzmy, yield za to, że robią swoją robotę. No i to jest bardzo dobra wiadomość, bo to zachęci ludzi, by takie węzły otwierali. Węzłów będzie więcej. W rezultacie powinien nam wzrosnąć online stake, czyli Algorandy zastakowane online'owo do tego, żeby też w konsensusie uczestniczyć. Będzie więcej
więcej węzłów, będzie więcej zastykowanego algo, będzie większe zainteresowanie, będzie większa decentralizacja. No i teraz można sobie zadać pytanie, dobra, czy to nie spowolni sieci? No generalnie nie powinno to spowolnić sieci. Jak to zrobimy, żeby to nie spowolniło sieci? No z tego co wiem, są różnego rodzaju też zmiany technologiczne planowane, ale poza tym, no to śpiewy. Poza tym, że są zmiany technologiczne planowane, no to oczywiście jest temat tego, że być może dla jakby super wydajnego przepychania transakcji, dla tych, którzy będą potrzebować jeszcze szybszej finalizacji, jeszcze większego throughputu, będą ciągle mogli, powiedzmy, korzystać z relay node'ów. Być może wówczas takie relay node'y będą chciały swój płatny serwis wprowadzić. A participation node'y, te node'y, powiedzmy, core'owe, trzonowe sieci, które będą uczestniczyć w konsensusie, one będą nagradzane poprzez wypłaty konkretnych algosów, które być może gdzieś tam jakąś ustawą przez ETH Governance chociażby przejdą i zostaną wprowadzone jako wynagrodzenie dla tychże to węzłów. Więc no to jest, wydaje mi się, że dobra wiadomość, tak jak John Wood zapowiada, nie powinno mieć to wpływu na finalność transakcji, czy też bloków, na przepustowość sieci. Z tego co wiem, już jak zupełna jakby innym nurtem idzie upgrade sieci, który powinien w ogóle nam zwiększyć przepustowość z obecnych 10 tysięcy transakcji na sekundę do większej ilości, no i finalizację transakcji z 3 sekund z kawałkiem do jeszcze mniejszej ilości, czyli sieć będzie szybciej przepychać transakcje i szybciej czynić je nieodwracalnymi. No ale to jest zupełnie osobny temat, więc w tej jakby warstwie protokołowo-architektonicznej dla Algorandu dzieje się moim zdaniem dużo i to są ważne informacje, fundamentalnie jakby przemieniające Algorand w coś jeszcze ciekawszego, przynajmniej jak dla mnie. Nawet co ostatnio na Algosphere z Sarah Jane rozmawiałem o tym, jakie ja widzę, ja ją pytałem, jakie ona widzi główne zagrożenia dla Algorandu, a ja powiedziałem, jakie ja widzę, i to było pierwsze, które powiedziałem. Czy jakby, jak Algorand sobie poradzi, powiedzmy, z decentralizacją i w ogóle z utrzymaniem uwagi węzłów jakby w sytuacji, gdzie te węzły nie są wynagradzane w żaden sposób. No w zasadzie we wszystkich sieciach, z wyjątkiem Bitcoina, ale to jest specyficzny case i można było tu pewnie jakieś porównania zrobić. No węzły są wynagradzane za swoją pracę, no i robią to w zasadzie, no z jakichś tam powodów innych też, no ale jednak dla tego wynagrodzenia, dla pieniędzy. No więc to jest ruch moim zdaniem w dobrą stronę, czekamy na implementację. Algorand przychodzi w takie pełne peer-to-peer, bądź jak to się nazywa, gossip network. Gossip od plotki, tak? Od takiego, że jeden węzeł drugiemu węzłowi podaje wszystkie informacje i wszystkie węzły wiedzą o wszystkim równocześnie. No dobra, to będziemy sobie rozwijać. Dzisiaj temat będzie konkretyzował. Na tokeny 2049 John Woods jeszcze jedną rzecz ciekawą powiedział. Znaczy ogłosił tak naprawdę Algo Kit 2.0. Poza dalszymi, powiedzmy, usprawnieniami dla deweloperów i automatyzacją całej pracy deweloperskiej wprowadza, nie wiem jak to zrozumieć, ale zastępuje, tak jak John powiedział, Tila przez Pythona. Python jako najpopularniejszy język programistyczny obok Java, no to Java ma tam 20% rynku programistów, powiedzmy. Python też ma 20% rynku programistów. No i szacuje się, że to z 10 milionów osób na świecie Pythona zna, więc no to jest na pewno bardzo gruba też informacja dla, powiedzmy, adopcji sieci, dla szybszego onboardowania deweloperów, niższy próg wejścia dla tych, co chcą budować, jeżeli natywnym językiem Algorandu stanie się Python, a nie Teal. We announced a tectonic shift in the experience of building apps on Algorand. We announced AlgoKit version 2.0, which has some very special features. And what does that mean for the developers on Algorand, John? So, when we started AlgoKit, we recognized that we needed to change the developer experience on Algorand. Algorand is a decentralized operating system, effectively. And a great user experience starts with great dApps. So we need to help our developers build quickly and easily. We launched AlgoKit earlier this year, and it gives you everything you need to build, test, and deploy applications on Algorand. There was one bit I wanted to change, though. We needed an easier language. Today,
we have changed the language of Algorand from Teal, which is quite hard to learn and quite expensive to build in, to Python. Folks will know Python because it's used globally, both as a teaching language for students to get their first understanding of how to program applications, but also by the machine learning and AI industries. It's one of the most popular languages in the world. By changing Algorand's language from Teal to Python, we not only make it much more inclusive so that there's millions of developers globally who will now just be able to pick up a keyboard and start writing apps for Algorand. Hallelujah! Hallelujah! But also, critically, this reduces the cost for go-to-market and it makes maintenance easy peasy. So we're super excited. We're hopefully going to see a huge influx of developers now that it's easier than ever. Jak to ma być wykonane, nie wiem, no bo jeżeli samym AlgoKitem 2.0, nowym wydaniem AlgoKita, no to oczywiście jakieś biblioteki, żeby można było programować, no to na pewno, ale jak to zrobić, żeby zastąpić natywny język, ten wbudowany język Algorandu, którym dzisiaj jest Teal Transaction Execution Approval Language przez Pythona, no to wymaga jakiejś zmiany, moim zdaniem, grubszej w protokole i mam nadzieję, że niebawem się o tym wszystkim będziemy dowiadywać w szczegółach. Na pewno dużym celem Algorandu jest na wszelkich frontach pozyskanie jak największej ilości programistów i to przez te wspomniane hackatony i poprzez no chociażby zmiany tutaj AlgoKitowe, AlgoKit 1.0, o którym był John Wucek na mnie mówił, jak był u mnie na kanale, to o tym mówił, teraz wyprowadzam AlgoKit 2.0 i pewnie będą jeszcze dalsze rzeczy ku dobrodztwu programistów, więc zmiany idą moim zdaniem w dobrą stronę. Ta zmiana infrastrukturalna związana, czy architekturalna związana z węzłami, z ich nagradzaniem, bardzo dobry ruch. Te zmiany w ekosystemie, czyli uczestnictwo w projektach, które budują otwarty standard dla portfela z Visami, Googlami, Microsoftami, bardzo dobry ruch. Zapraszanie AWS-ów, czyli Akcji Wyborczej Solidarność, jak to się śmieje, Amazona do kontrybucji w hackatonie, bardzo dobry ruch. No i mamy masę tych ciekawych projektów, które w ekosystemie się budują. Mamy masę rzeczy w obszarze, moim zdaniem, nowego, rodzącego się trendu pod nadchodzący być może kiedyś rynek byka trendu RWA, Real World Assets. Moim zdaniem Algorand tu jest mocno obecny. Na DeFi Llama są wśród nielicznych protokołów są dwa z ekosystemu Algorand, a można byłoby spokojnie 22 tam dopisać. No więc jedziemy dalej z tematem. Linki postaram się Wam dać pod filmem, a w szczególności zapraszam na grupę algorand.pl na Telegramie. Jak chcielibyście coś dopytać, będę odpowiadał tam na pytania. Link też dam do tej grupy poniżej. No i na Twittera Algorand CE, tam też można. No przede wszystkim tam na bardziej na bieżąco informacje tutaj dostarczam, a na YouTube, jak widzicie, rzadziej. Space'y też co jakiś czas organizuję, dawno nie było, ale może coś niedługo tego konceptu wrócę. Ciepło było. No dobra, no to chyba tyle, chyba że mi coś jeszcze przypomni. Zapraszam do opisów, linków pod filmem, do komentowania i w kontakcie. Cześć!